Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Trzecia partia meczu o Mistrzostwo Świata w szachach 2023 pomiędzy Janem Niepomniaszczym a Dinkli Renem. Przypomnę tylko, że po dwóch rundach Niepomniaszczy prowadzi 1,5 do 0,5. Ten mecz jest złożony z 14 partii, chyba że zawodnik pierwszy zdobędzie 7,5 punkta, więc będzie już po meczu. Moi drodzy, partia dzisiejsza przebiegała w sposób, za chwilę powiem jaki, aczkolwiek dobra rzecz się stała i myślę, że w trakcie partii to postaram się napomknąć. Otóż Nepo rozpoczął ruchem d4, skoczek f6, c4, e6, skoczek na c3, d5. Dink ma doświadczenie w gambicie hetmańskim i białym, i czarnym kolorem. I Nepo postanowił wybić na d5. To są oczywiście przygotowania, więc nic dziwnego. Goniec g5, normalna sprawa. c6, wzmocnienie pionka. Tutaj jest związanie, więc trzeba wzmocnić. Ale to są też wszystko teoretyczne posunięcia. Posunięcie e3. H6, z tym gońcem trzeba zrobić porządek. On na razie sobie spokojnie ucieka. Goniec na E7, goniec na D3. Bardzo długo białe nie wychodzą skoczkiem na F3. Oczywiście w tym wariancie również można to wykonać, ale też są odnogi, gdzie ten skoczek lepiej będzie się czuł na polu E2 i można tutaj grać z planami F3, E4. Ale żeby do tego doprowadzić, no to jeszcze jest trochę posunięć. Warto jednak te plany znać. Tutaj ze strony czarnych nastąpiła roszada. Hetman C2, no i jak zauważyliśmy, hetman z gońcem celują w pole H7, ale tu już nie ma pionka, to nie ma znaczenia. To też jest dobre posunięcie, tutaj chodzi o to też, żeby pilnować pole E4, ale to ten ruch hetman C2 jest takim standardowym posunięciem, które się na pewno przydaje. Wieża E8 ze strony Chińczyka i tutaj muszę powiedzieć, że no tak, to jest cały czas teoria. Ja nie chcę tutaj filozofować, ale ten ruch ma na celu jedną bardzo ważną rzecz. Zaraz pokażę jaką. Skoczek zagrywa na E2 i skoczek zagrywa na D7. Roszada ze strony tutaj Nepo. Posunięcie A5. Ten ruch jest ciekawy. Warto tutaj zapamiętać ten układ pionków w gambicie hetmańskim, jeżeli ktoś to gra. Taki układ jest bardzo dobry, kąśliwy i przede wszystkim to przeszkadza białym w graniu na skrzydle hetmańskim. Goniec tutaj fajnie z pionkiem sobie działają, to wygląda dobrze. Czasami jest tak, że jak zostanie zagrane A3, a zostało zagrane, teraz nie można zagrać A4, ale czasami taki ruch właśnie zatrzymuje te dwa pionki. To tak nawiązując do troszeczkę strategii. I w tej sytuacji po A3 skoczek zagrywa na H5. No właśnie, ja teraz bazując, jeszcze wracając do tego tej wieży E8, że tutaj bardzo ciekawym ruchem też byłoby zagranie skoczek E4. Na pewno Nepo na takie rzeczy był przygotowany i tutaj mogłoby nastąpić bicie na E7, hetman by mógł odbić i chodzi o to, że to jak goniec tu na przykład zbije, no to ta pozycja na przykład po wieża C1 i skoczek F6 jest jest po prostu równa, ale myślę, że czarne też mają fajne opcje ataku na tym skrzydle w połączeniu z gońcem. Takie pozycje to jest kwestia gustu, kto lubi jakim kolorem grać. Tutaj też skoczek może się wedrzeć w fajne miejsca na skrzydle hetmańskim, ale to tylko taka odnoga. Warto na pewno zauważyć co jak. Skoczek jednak zagrał na pole H5. No idea jest taka, żeby wymienić te gońce, co się oczywiście udaje, bo jeżeli goniec zagra na G3, no to skoczek to rąbnie, więc po wybiciu na E7 hetman odbija i w tym momencie wieża AE1. Białe mają jasny cel, dążyć do ruchu F3 i na pewno zagrać też ruch E4, ale to nie jest jeszcze takie proste. Dinkli Ren zagrywa skoczek na F8 i to jest częsta taka rzecz, o której zacząłem ostatnio mocno powtarzać, mianowicie wycofywanie się figurami. Aczkolwiek to są manewry, to są też proste ruchy. Jeżeli ktoś gra ten wariant, to też jest w stanie oczywiście ogarnąć takie posunięcia. Chodzi o to, żeby otworzyć gońca. Ten skoczek też złapie lepsze pole na E6, więc na D7 swoją rolę już spełnił. I w tym momencie nastąpił ruch skoczek C1. Zobaczcie, że Nepo też wycofuje skoczka. Arcymistrzowie wycofują figury. Dziwnie to brzmi. Nie zawsze te figury muszą iść do przodu, żeby dobrze działać. Skoczek wrócił na F6, aczkolwiek to jest już bardzo uzasadnione. Skoczek na bandzie czuł już tu się trochę samotny, więc wraca i będzie pilnował pola E4. F3 ze strony białych i skoczek E6 ze strony Dinklirena. Tutaj skoczek z jedynki wrócił na E2. I to może troszeczkę świadczyć o, według mnie,
bo nie wiem, czy to jest dalej przygotowanie NEPO, ale to wydaje mi się, że już nie i może to świadczyć o tym, że NEPO nie wie za bardzo, co robić. Oczywiście to źle brzmi z moich ust, ale on na pewno wie, co robić, tylko chodzi o to, że tutaj ja nie widzę, żeby białe coś zaprogresowały w tej pozycji, jeżeli już mamy być tutaj bardzo szczegółowi. I teraz Dinklin wybiera ciekawą ścieżkę, mianowicie C5. Nie boi się zostawić izolowanego pionka na D5, zaraz to zobaczymy, ale ciekawą alternatywą mogło być wieża B8. Ciekawy ruch, moi drodzy, dlatego że ten pionek będzie chciał robić karierę. I przykładowo, po skoczku G3, który chce się zakotwiczyć na F5, można by było uderzyć B5. No to już takie ryzykowne troszeczkę granie, znaczy może nie do końca ryzykowne, tak super ryzykowne, ale pokazujące, że tutaj czarne będą mogły walczyć o zwycięstwo. I na przykład, bo to jest poboczny wariant, skoczek F5 i hetman F8. Hetman na przykład ucieka sobie na F2 na drugie skrzydło z jakimiś tam planami i tutaj po B4 po biciu można by było wybić wieżą. Bardzo ciekawa i złożona pozycja mogłaby nastąpić właśnie w tym momencie. Szkoda, że Chińczyk na to nie poszedł. Tu oczywiście tego skoczka odpędzimy za moment. Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Goniec C8, który jeszcze nie został w ogóle poruszony, on działa i z tej strony pilnuje, i z tej strony pilnuje. To są właśnie ciekawe elementy w szachach, że figura, która czasami w ogóle się nie poruszyła, ona już działa. Też warto o tym pamiętać. No tak nie było, moi drodzy. Poszło inaczej. Link postanowił zagrać C5 mocniej, znaczy według niego mocniej. Goniec znalazł dobrą placówkę na B5, wieża D8 i pionek został wybity. Hetman wybił na C5. Tu jest oczywiście słabość, trzeba to bronić, więc hetman zagrywa na D2. I teraz bardzo dobre podejście Chińczyka i dobre zrozumienie szachów, mówiąc bardzo ogólnie. Mianowicie staramy się najsłabszą figurę wymienić na figurę przeciwnika silniejszą. I goniec D7 to dobra decyzja. Tak jak już wspomniałem, goniec niegrający może dobrze grać, ale w tym momencie jest trochę poblokowany, więc ta wymiana na pewno jest korzystna. I tutaj Nepo wybił tego gońca. Ja nie wiem, czy zagranie takie jak skoczek D4 może być lepsze. Możliwe, ale to myślę, że to są takie minimalne rzeczy, niezauważalne dla oka. I co ciekawe, w tej sytuacji skoczek zbił na D7. I tutaj, moi drodzy, od razu pokazuję, co można zrobić, a czego nie w tej sytuacji. Nie można zbić pionka na D5 hetmanem ani skoczkiem. Zaraz to sobie przeanalizujemy. Dlatego, że jest bicie z szachem, król H1 i skoczek na C5. Oczywiście czarne tu nie wygrywają jakiejś figury wielkiej czy coś w tym stylu, ale są problemy. Są problemy. Czarne łapią wiatr w żagle. Tak po prostu można się bliżej przyjrzeć, ale też w tej sytuacji, jeżeli skoczek by zbił na D5, no to jest już koniec partii, dlatego że skoczek na B6 i nie ma jak się bronić. Tutaj jest potrójny atak na skoczka D5 i nie można nawet tak zagrać, bo jest związanie. Więc sprawa prosta. Tak nie było. Pionek jest nietykalny. Skoczek zagrał na D4 i tutaj skoczek zagrał na B6. Skoczek znajduje świetną placówkę na C4. Moi drodzy, jak teraz patrzę na tę pozycję, mimo że to jest izolowany pionek, kiedyś w dawnych czasach, no powiedzmy tak, teraz strzelam, no 60 lat temu, jak był pionek izolowany, to Karpow wymiatał tutaj przeciwników praktycznie zawsze, grając na izolowanego pionka, ale teraz aktywność figur nabiera większego znaczenia i izolowany pionek może stać się też siłą oczywiście. Tutaj skoczek, zobaczcie, fajnie wskakuje na C4. Ja mam wrażenie, że Dinklin tutaj złapał mały wiatr w żagle w tej partii i on czuje, że jest w stanie z Nepo mocno walczyć. Zobaczcie, on gra znowu czarnymi i nie ma złej pozycji. Dink nie ma złej pozycji, moi drodzy. No miał wpadkę białymi w drugiej rundzie, przegrał, a tutaj sobie radzi naprawdę dobrze. I tutaj brawa dla niego. Partia dalej trwa oczywiście. A Nepo, że tak powiem, według mnie nie pokazał nic spektakularnego białymi. Może chce tutaj walczyć o remis, nie wiadomo. Jest wieża D1, skoczek wskakuje. Hetman F2. Wieża A na C8 i skoczek zagrywa na A4. No też Nepo oczywiście tutaj coś tam sobie radzi. Hetman zagrywa na E7. Komputer lubi, mikro lubi czarne.
Pewnie ze względu na aktywność tego skoczka, to jest zrozumiałe. Wieża z f na e1, no pilnować pionka trzeba i hetman zagrywa na f6. Tutaj, moi drodzy, pokusiłbym się o taki wariant dla czarnych, mianowicie pokusiłbym się o bicie. Jedna rzecz, jeżeli jest bicie pionka, to zostają dwa izolowane pionki i czarne są nieco tak bardziej w komfortowej sytuacji, bym powiedział, dlatego że skoczek jest wyżej, wieże są ustawione na dobrych pozycjach, ta wieża na wolnej linii nie robi nic, są groźby jakieś B5, więc trzeba tutaj na pewno białymi uważać, tym bardziej, że czarne też celują w pionka, chociaż to może nie mieć znaczenia w tym wypadku, bo dwie figury dobrze bronią, ale takie wrażenie jest i odczucie, że już czarne tutaj mogłyby złapać wiatr w żagle. Jednakże na przykład po wybiciu wieżą na D4 mogłoby nastąpić B5 i po zagraniu skoczkiem na C3 hetman mógłby się scentralizować. Po zdwojeniu na przykład wiesz, no ten ruch jest słaby, bo już tutaj jest strzał i zdobywamy materiał, no ale w tym wypadku już białe musiałyby bardzo uważać, a czarne miałyby opcje na jakieś przełomy fajne i na jakąś ciekawą grę. Dziwne, że tutaj Chińczyk na to się nie zdecydował, aczkolwiek ja nie mówię, że to jest wygrana czarnymi, absolutnie nie. Ale też ciekawe podejście, mimo że takie są suche pozycje, to warto szukać jakichś tam rozwiązań maksymalnie. W tej sytuacji hetman zagrał na f6, no i Nepo zagrał skoczkiem na b5. Ding skoczkiem na c7, próba wymiany, co jest też dobrą opcją. Wrócił. I panowie podpisali remis. Zresztą też słusznie, słuchajcie, bo no, według silnika jest to totalny remis. Na tym poziomie według mnie też jest remis. No tak można powiedzieć, że to partia troszeczkę bezbarwna, ale wbrew pozorom niuanse tutaj fajne się pojawiały według mnie z punktu szachowego. A według meczu taki remis dla Dinklirena jest według mnie i tak dobrym wynikiem. Remis z czarnymi w meczu o Mistrzostwo Świata to jest, uważam, mały sukces mimo wszystko. Mam nadzieję, że w kolejnej partii Dink pokaże, na co go stać i powalczy. Liczę na to i kibicuję Dinklirenowi mimo wszystko. A Wam dziękuję za uwagę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym meczu, o tej partii, komu kibicujecie. Pozdrawiam, cześć.